walki, no ze wskazaniem na Gryfa, jak trener to ocenia? No uważam, że przede wszystkim pierwszą połowę bardzo dobrze zagraliśmy, było to widać podczas gry. Byliśmy zorganizowani, mieliśmy dyscyplinę taktyczną, utrzymywaliśmy się przy piłce, konstruowaliśmy akcje. Oczywiście były też akcje drużyny gości, ale myślę, że bardzo dobrze sobie w tych momentach radziliśmy. Niestety w końcówce pierwszej części spotkania przytrafił się błąd, a może tak kuriozalnie powiem, brak szczęścia, bo nam w polu karnym piłka nie chciała nigdzie pod nogą zostać, a przeciwnikowi została, idealnie uderzył po kontrataku, także po pierwszej połowie tak schodziliśmy troszkę ze spuszczonymi głowami, gdyż przegrywaliśmy 1-0, ale zawodnicy na pewno wiedzieli, jaki to jest przeciwnik. W szatni sobie porozmawialiśmy, że naprawdę dobrze gramy i stać nas na lepszy wynik, co pokazaliśmy w drugiej części spotkania. Ta pierwsza bramka dla gości, sędzia chyba zrobił błąd, bo tam była zdecydowanie ręka napastnika, który przyjmował piłkę. Trudno mi powiedzieć, nawet ja tego nie zauważyłem, bardziej skupiliśmy się na tym, że któryś z zawodników będzie w stanie wybić tą piłkę i patrzyliśmy w tym elemencie gry. No niestety nie udało się tej piłki wybić, piłka gdzieś tam po rykoszecie została na środku pola karnego i zawodnik młody, widać utalentowany, doszedł do tej piłki i wykończył bardzo dobrze. Tak to wyglądało z naszej perspektywy. No, co więcej powiedzieć, no, wyszliśmy na drugą połowę i myślę, że w drugiej połowie też pokazaliśmy, że potrafimy się z liderem utrzymać przy piłce, konstruować akcję, strzelić dwie bramki i z tego trzeba się cieszyć. No właśnie, bo przy tym wysiłku, który włożyliście i w pierwszej połowie, bo to fajnie wtedy wyglądała ta akcja jedna, gdzie piłka tam krążyła, i w drugiej połowie, to szkoda tego punktu straconego, bo no byliście, dwóch punktów straconego, bo byliście blisko taki. No błąd chyba też w ustawieniu, może błąd bramkarza spowodował tą stratę gola na 2-2. Co tu można powiedzieć? No, w naszej piłce nożnej jest jakiś element, nad którym nikt nie potrafi zapanować czy też wyuczyć. Jeżeli włączymy polską ekstraklasę, to, czy też inne mecze, zobaczymy, że w końcówkach jest dużo straconych bramek. My mieliśmy świadomość, że prowadzimy 2-1, że chcemy to utrzymać do końca. Niestety nam się nie udało. Oczywiście mógłbym mieć pretensje albo zrzucić to na decyzję sędziego, gdzie uważam, że tam rzutu wolnego nie było, ale to jest historia. Zespół z Gdańska wykonał ten rzut wolny perfekcyjnie. Doszli do uderzenia piłki głową, gdzie tak naprawdę bramkarz też nie miał szans, żeby interweniować. Lekkim lobem piłka spadła mu za kołnierz i wynik jest remisowy. Jeżeli ktoś by przed meczem się zapytał, że ten remis będzie po dzisiejszym spotkaniu, myślę, że każdy by tutaj nie marudził. Pewnie prawda, że mecze sparingowe kontrolne rządzą się swoimi prawami. Jak wypadł w pierwszym meczu rundy wiosennej gry, z pana zdaniem, kondycyjnie, motorycznie? To tak jak tu rozmawiamy, myślę, że bardzo dobrze, bo pierwsza część spotkania była na dużym tempie, jedna i druga drużyna te tempo narzucała i byliśmy w stanie się przeciwstawić. W drugiej części spotkania wiadomo, no, jeżeli się już prowadzi 2-1 i do końca zostaje 10 minut, no to stara się szanować ten wynik, aczkolwiek brakowało utrzymania się przy piłce. Zbyt prostymi środkami chcieliśmy oddalić piłkę od naszego pola karnego i myślę, że tutaj jest ten błąd. Tu można by było przyczepić się tylko o braki kondycyjne czy też techniczne, gdyż uważam, że mogliśmy to troszkę lepiej rozegrać, ale to są następne mecze, jest liga jeszcze, można powiedzieć, dosyć długa, także myślę, że przygotowani jesteśmy dobrze i nie będzie z tym problemu. A kiedy zobaczy, czy mecze wszystkich teraz będą odbywały się na tym Bosznym Wojsku, Sztucznej Murawie? No, nie mi jest o tym decydować, proszę zadać pytanie Sosirowi, to on obsługuje te boisko. Ale macie jakąś informację, tak? Nie mam informacji. Ja nie wiem, czy ja będę grał za 2 tygodnie tutaj, czy będę znowu grał na Sztucznej. Nie wiem, kiedy mogę wejść na płytę boiska, gdzie normalnie trenujemy, bo jakieś prace są prowadzone i tak naprawdę to jest duża niewiadoma. Nie wiem, czy mam się przygotowywać do meczu na Sztucznej, czy na naturalnej. Myślę, że to też jakiś jest problem w komunikacji, czy też w planowaniu, ale to mówię, my mamy swoje problemy, musimy się przygotowywać do każdego następnego meczu, a nie patrzeć na to, gdzie będziemy grali. Nie? Także oczywiście kibice by chcieli siąść na trybunach i oglądać ten nasz mecz. Na pewno jest wygodniej niż dzisiaj, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że bardzo duża ilość kibiców przyszła na ten mecz, za co jesteśmy wdzięczni, bo inaczej się gra przy pustych trybunach, a inaczej jeżeli się czuje chociażby nawet wizualnie ten oddech kibica za boiskiem.